Dobry, dzień dobry. Powinno nas być powoli słychać i widać, więc jeśli tylko ktoś dołączy, to poprosimy o potwierdzenie. Ja w międzyczasie jeszcze udostępnię prezentację na kilku grupach TPN-ów, żeby ta informacja poszła i zaraz wszystko wyjaśnimy, dlaczego taki live, z czym on się wiąże. Na razie zapraszamy, ktoś tutaj powoli już ogląda, więc poprosimy o komentarz, czy nas widać, czy nas słychać. To w czasach online'owych to takie powitanie, wiecie Państwo. Nie mówi się dzień dobry, tylko czy nas widać, czy nas słychać. Poprosimy o komentarz. A ja już udostępnię. To pierwsze spotkanie, widzę, że 7 osób tutaj już ogląda. Jest jakiś komentarz, więc widać i słychać. Widać i słychać. Dobra, super. Proszę Państwa, dosłownie jedna chwilka, żeby to poszło trochę dalej, bo nam bardzo zależy na tym. Dzień dobry. O, jesteśmy też na YouTubie, proszę Państwa, więc bardzo się cieszymy i widzę komentarz YouTube'a. Więc pełnym frontem atakujemy internet. Dobra, poszły Państwo udostępnienie w świat. Jeśli ktoś z Państwa to ogląda, ktoś z Was ogląda, to też zachęcamy do udostępnienia. Ja się nazywam Jakub Kamiński i tutaj jestem takim obecnie gospodarzem tego spotkania. Mam przyjemność współprowadzić z grupą przyjaciół Stowarzyszenie Kultury Inicjatywy Skipio. I stowarzyszenie to, można powiedzieć, trochę otwiera nowy obszar działania. Dziękujemy za wszystkie komentarze i reakcje. Proszę Państwa, otwieramy trochę taki nowy obszar działania związany z odkrywaniem Wiskitek, odkrywaniem historii Wiskitek, odkrywaniem różnych walorów, zasobów, które tutaj mamy, bo uważamy, że to bardzo ważne, ważne, żeby znać swoje korzenie, miejsce, w którym żyjemy, mieszkamy, pracujemy. Z jednej strony, żeby to budowało jakieś poczucie dumy, poczucie przynależności z takiego miejsca, w którym jesteśmy, jakieś poczucie identyfikacji, ale z drugiej strony jest to bardzo fajny pretekst i narzędzie do działań społecznych, bo na bazie tej lokalnej historii, tradycji, przyrody, kultury możemy zbudować rozmaite pomysły na różnorodne inicjatywy społeczne. I trochę taki jest nasz zamiar, ale żeby to zrobić, no musimy poznać tą historię, musimy poznać to miejsca, wydarzenia, które są związane z tym naszym miejscem. I stąd wziął się pomysł na taki właśnie projekt, którego hasłem jest Odkrywamy Wiskitki. I to będzie cykl 3 takich wykładów, spotkań, prelekcji online. Dzisiaj jest pierwszy ten wykład. Żeby poznać i żeby zrozumieć i żeby dowiedzieć się jak najwięcej o tym, gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy, co tutaj się działo. Dzisiejszy wykład nazywa się Wichry historii na ziemiach miasta i gminy Wiskitki. I bardzo się cieszę z obecności naszego gościa, pana Bogusława Nietrzepki, który jest historykiem, jest dyrektorem Muzeum Zapobiegania. Witamy serdecznie. A samo muzeum jest partnerem projektu, naszego projektu, więc to po raz kolejny też pokazujemy, że warto współpracować, warto otwierać się na tą współpracę i z tej współpracy może wyjść wiele dobrego. Już za chwilkę oddaję panu Bogusławowi głos. Zapraszam też wszystkich was do komentowania, do być może zadawania pytań związanych z treściami, o których będzie mówił pan Bogusław. I ostatnie zdanie, które musi zawsze paść w tym miejscu, to, że nasz wykład i cały projekt jest finansowany ze środków
z budżetu miasta i gminy Liskiwki w ramach zadania publicznego. Bardzo też się cieszymy z tego dofinansowania i z tego, że będziemy mogli zrealizować różne inicjatywy. A jak będzie wyglądał cały projekt, to jeszcze powiem na końcu. Teraz już oddaję głos naszemu gościowi. Ja tutaj zostaję wyczytać komentarze i ewentualnie je moderować i przekazywać, a panie Bogusławie zapraszam do prezentacji i do zabrania głosu. Dzień dobry, Bogusław Nietrzepka jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z Państwem. Cieszę się, że mogę opowiedzieć trochę o Wiskitkach. Co prawda nie jestem rodowitym Wiskitczaninem, urodziłem się w Żyrardowie, mieszkam w Żyrardowie i pracuję od jakiegoś czasu, jestem dyrektorem Muzeum Mazowsza Zachodniego, powiatowego muzeum, które zbiera pamiątki związane z Żyrardowym, ale nie tylko, bo także z powiatem żyrardowskim, także w obszarze zainteresowania naszego muzeum. Są również i Wiskitki, prawda? To jest oczywiste, że jakoś tam wszystkie miejscowości z obszaru powiatu żyrardowskiego wchodzą tutaj w skład. Ja oczywiście będę, nie chciałem być gadającą głową, przygotowałem dla Państwa prezentację, ponieważ uważam, że no to dużo lepiej oczywiście prezentacja się przyjmuje. Na początek powiem dość takiego coś oczywistego, dlatego że no prezentacja w dużej mierze została oparta na opracowaniu na książce, na monografii Wiskitek pod redakcją Władysława Pałuckiego. To zostało wydane w 1977 roku i jest to pokłosie konferencji takiej popularno-naukowej, która odbyła się właśnie na temat Wiskitek. Oprócz pana Władysława, profesora Polskiej Akademii Nauk Władysława Pałuckiego, jeszcze teksty napisali pan Bogdan Jagiełło, pani Alina Gryciuk, pan Benon Dymek, między innymi w tej monografii. Ale to nie tylko ta monografia była dla mnie punktem wyjścia do tej opowieści. Pod koniec oczywiście, na końcu prezentacji będzie jeszcze bibliografia. Ja też przekażę prezentację w PDF-ie panu Jakubowi, więc mam nadzieję, że tam pan Jakub ewentualnie tym państwu, jeśli państwo zechcecie, kto będzie sobie życzył, to myślę, że pan Jakub tam pewnie tą prezentację udostępni. No więc warto może zacząć. Ja tutaj oczywiście, jak ja będę włączę prezentację u siebie, będę ją widział, to też nie będę widział za bardzo Państwa, więc proszę mi to oczywiście wybaczyć, że mogę jakoś tam reagować z opóźnieniem pewnym. Natomiast myślę, że tutaj pan Jakub ma doświadczenie w moderowaniu takich spotkań i na pewno będzie zwracał na to uwagę. Także mówię jeszcze raz, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z Państwem. Jeżeli chodzi o Wiskitki, przyznam szczerze, że dla mnie jako żyrardowianina, a myślę, że też dla wielu ludzi, którzy są spoza Wiskitek, ta nazwa Wiskitek jest przedziwną nazwą, to znaczy chyba nie jest taką nazwą spotykaną. Władysław Pałucki w swoim opracowaniu pisze, że w Polsce jest 5 miejscowości o podobnej nazwie, tak? 3 miejscowości o nazwie Wiskitno, 1 miejscowość o nazwie Wiskitnice i miejscowość o nazwie Wiskitki. I teraz gdyby się zastanowić, od czego ta nazwa pochodzi, to no, ja się toponomastyką nie zajmuję. Pan profesor tłumaczy to w ten sposób, że są to nazwy dzierżawcze i najprawdopodobniej ta nazwa Wiskitki pochodzi od nazwy rodu ludzi, być może jakiejś dużej rodziny, może jakiegoś dużego rodu, prawda? Musimy też pamiętać, że kiedyś rodziny, rody to o wiele więcej osób niż dzisiaj, to bardzo często byli dziadkowie ich dzieci, dzieci ich dzieci, czak, i tworzyły po prostu takie duże rodziny, więc być może od nazwy takiej właśnie rodziny, która żyła w tamtym regionie, ta miejscowość wzięła swoją nazwę. No pierwsza wzmianka o Wiskitkach pochodzi z XIII wieku,
dokładnie z roku 1221, kiedy to Konrad Mazowiecki nadał klasztorowi w Czerwińsku wieś Koskowo. Jak tej darowizny sporządzony został właśnie w Wiskitkach? W sumie znamy 23 dokumenty, które były wystawione w Wiskitkach i co ciekawe, oczywiście, żeby dokument był ważny, to w okresie średniowiecza, prawda, powoływano świadków, w związku z tym świadkami najczęściej spisywania dokumentów byli przedstawiciele kancelarii, przedstawiciele rodziny, ale bardzo dobrze, jeśli pełnili jakieś wysokie funkcje na dworze, ewentualnie ludzie, którzy byli związani z wymiarem sprawiedliwości. I jeżeli takie dokumenty, które powstawały w Wiskitkach, powstało ich aż tyle, prawda, bo wiemy o 23 dokumentach, to oznacza, że książęta mazowieccy, ludzie, którzy te dokumenty wystawiali, tak jak powiedziałem, to najczęściej byli książęta mazowieccy, otaczali się dużą grupą ludzi, prawda, nie tylko rodziną, ale też ludźmi służącymi, czy ludnością służebną. Po tym należy wnosić, że w Wiskitkach znajdował się dwór książęcy. Dwór książęcy o charakterze myśliwskim. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie na polowania przedstawiciele piastów mazowieckich jeździli właśnie do tego dworu wiskickiego. W osadzie tej zamieszkiwali ludzie, którzy pracowali na rzecz tej osady, czyli można powiedzieć, że była to taka klasyczna osada służebna w tamtym czasie. No na pewno był tam kowal, na pewno był kołodziej, był kaletnik, ktoś, kto robił wyroby skórzane, na pewno był ktoś, kto zajmował się naprawą odzieży, prawda, więc w ten sposób. A dlaczego w tym miejscu powstał dwór myśliwski, książęcy dwór myśliwski? No tutaj przeważyła kwestia dostępności do wody, tak? Wieś Stare Wiskitki, bo oprócz Wiskitek kościelnych, czy Wiskitek nowych, prawda, jeszcze jest wieś Stare Wiskitki, która leży od Wiskitek kościelnych jakieś 2 kilometry, prawda, dzisiaj musielibyśmy się poruszać w kierunku ronda ku autostradzie i tam za rondem. Natomiast tak jak powiedziałem, przesądziła dostępność do wody, tak, do rzeki Radziejówki. Dzisiaj to jest Pisia Gongolina, natomiast stare Wiskitki leżały nad rzeką Suchą, jak sama nazwa wskazuje, rzeczka prawdopodobnie nie toczyła zbyt dużej ilości wody, a na pewno nie tyle, ile wystarczyłoby do obsługi ludzi znajdujących się w dworze myśliwskim. I fakt, że dość często w tym dworze wiskickim przebywali najpierw książęta mazowieccy, a potem także królowie, bo bardzo często, jak się okazuje, książęta mazowieccy byli gospodarzami i gościli także królów Polski, to osada zaczęła się rozbudowywać. Obok dworu powstał kościół. Kościół był niezmiernie ważny. W średniowieczu tak naprawdę kościół i państwo to właściwie jedność. Nie byłoby państwa średniowiecznego w takim kształcie, jak my je znamy z lekcji historii, bez kościoła. I z drugiej strony państwo było też, można powiedzieć, zbrojnym ramieniem kościoła, wspierającym kościół, w związku z tym kościół musiał być. I fakt postawienia kościoła w tej miejscowości podnosił bardzo jej rangę. Oczywiście oprócz kościoła pojawiły się budynki wójtowstwa, młyn, karczma. To wszystko spowodowało, że faktycznie odpowiednią rangę polityczną osada zyskała. Osadą zarządzał prokurator z łaciny, prawda, tak się mówi, prokurator zarządca, i w roku 1389 prokuratorem książęcym był Piotr Zguzowa.
W Wiskitkach, tak jak już powiedziałem, przebywały znane postacie. Między innymi w Wiskitkach zmarł książę Siemowit II, książę Rawski i Wiskicki. Został pochowany w Płocku i on także wystawiał dokumenty, które były właśnie wystawiane w Wiskitkach. Sam Siemowit IV, książę Rawski, też wystawił wiele dokumentów w Wiskitkach. Natomiast, co ciekawe, 11 z tych dokumentów to są dokumenty identyfikowalne w tym sensie, że są odnajdywalne jako dokumenty fizycznie istniejące w archiwach, natomiast pozostałe dokumenty to są oczywiście zapewne odpisy z jakichś kronik albo z jakichś lustracji, które były czynione w przeszłości i one są po prostu tam wspomniane. Nie? Natomiast tak jak już powiedziałem, oprócz tego, że w Wiskitkach gościli sami książęta mazowieccy, no to jeszcze gościli królowie, między innymi Władysław Jagiełło, bawił też Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbrach, Zygmunt August i Stefan Batory. Władysław Jagiełło aż trzykrotnie był w Wiskitkach, ponieważ no, odwiedzał też tam swoją siostrę Aldonę Aleksandrę, która była żoną Siemowita IV i stąd on przyjeżdżał do Wiskitek. Bardzo ciekawie opisał to Jan Długosz w swoich rocznikach. W tomie czwartym zapisał właśnie, że Władysław Jagiełło, król Polski, przyjeżdżał do Wiskitek, gdzie od Siemowita IV, księcia mazowieckiego i jego żony Aleksandry, siostry rodzonej, królewskiej i pięciu synów, z wielką uprzejmością i czcią był przyjmowany, a król, udawszy się na Mazowsze, w Wiskitkach polował na żubry, które w Polsce turami zowią. No i właśnie mamy tutaj dowód na to, że książęta mazowieccy oraz ich goście przyjeżdżali bardzo często do Wiskitek po to, by polować. Otóż zapewne Państwo to wiecie, że wokół Wiskitek i od Jaktorowa poprzez Wiskitki po Bolimów ciągnęła się wielka puszcza. Puszcza nosiła nazwę Puszczy Jaktorowskiej, Jaktorowsko-Wiskickiej, prawda? I właśnie w tej puszczy oto książęta polowali na natury. I w związku z tym, że gościli tak wiele znacznych osób, to bardzo często Wiskitki nazywano miastem. Cóż znaczy, o co chodzi z tym miastem? No bo w 1221 roku po raz pierwszy spotykamy nazwę Wiskitki. Ja sobie trochę cofnę. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, bardzo często w dokumentach wystawianych przez książęta, przez władców Mazowsza, pojawia się nazwa Oppidum. Tak naprawdę Oppidum z łaciny znaczy tyle co gród, miasto, miasteczko, małe miasto, czasami osada obronna. Co ciekawe jeszcze, bardzo często ta nazwa miasto pojawia się w dokumentach, które są dokumentami uposażeniowymi, bym powiedział. I widać to dobrze na przykładzie dokumentu wystawionego przez Siemowita V, który swojej żonie przepisał osady, przepisał sporo ziemi i między innymi wymienia w tym dokumencie z 1437 roku miasta. Miasto Sochaczew, Mszczonów i Wiskitki oraz wsie. I wymienia tutaj Czerwonkę, Czerwoną Niwę, Stare Wiskitki, Kozłowice i tak dalej. Po co to robi książę mazowiecki? Otóż książę mazowiecki robi to po to, że podnosi w ten sposób rangę miejscowości, które są przypisane osobie, która ma tę darowiznę otrzymać, prawda? Więc pokazuje w ten sposób, że jest władcą zamożniejszym niż naprawdę jest. Szanowni Państwo, proszę pamiętać o tym, że księstwo mazowieckie było jednym z biedniejszych księstw ówczesnej Polski. Oczywiście to już począwszy od rozbicia dzielnicowego,
dlatego że no tak naprawdę tutaj niewiele było, w tym sensie, że były tylko puszcze, osady rolnicze, o charakterze rolniczym oraz o takim charakterze służebnym. Znajdowały się tu też siedziby budników, którzy wypalali puszcze i produkowali węgiel drzewny, różnego rodzaju smołę, różnego rodzaju mazie. Natomiast tak naprawdę Mazowsze nie było bogate. Ziemie, które tutaj na Mazowszu też były raczej średniej klasy albo wręcz nieurodzajne. W związku z tym książęta mazowieccy nie byli bogaci, bardzo często się zadłużali, pożyczali pieniądze od królów polskich, ale pożyczali też od innych, na przykład zapożyczali się u władcy Czech Jana Luksemburczyka, albo zapożyczali się u książąt śląskich, w związku z czym potem na przykład, gdyby popatrzeć na historię, to bardzo często książęta mazowieccy byli lennikami Jana Luksemburskiego, prawda, króla Czech. Natomiast zmienia się ta sytuacja trochę dopiero, kiedy władzę obejmuje Siemowit III, a potem Siemowit IV na Mazowszu i zmienia się to dlatego, że swoją politykę zmienia też król Kazimierz Wielki, który postanawia podbić Ruś Czerwoną i w ten sposób wchodzi w konflikt z Litwą i okazuje się, że wtedy Siemowit III sprzyja królowi polskiemu i przechodzi, jakby zmienia stronę i staje się lennikiem króla polskiego i potem już książęta mazowieccy są lennikami władców polskich. A stopniowo aż do momentu, kiedy dynastia mazowiecka wygasa, tak porządkując, prawda, Mazowsze, w 1526 roku umiera ostatni książę mazowiecki Janusz, natomiast Sejm przyjmuje jakby w granice Królestwa Polskiego, inkorporuje Mazowsze w grudniu 1529 roku. Prawda? I tu Państwo macie właśnie ilustrację pokazującą ostatnich władców Mazowsza. Stanisława, Janusza i Anny. I także dalej o tej miejskości Wiskitek warto jeszcze pomówić. Dlaczego raz pojawia się właśnie oppidum w tych dokumentach łacińskich, a raz pojawia się wieś? I szczerze mówiąc, tutaj Władysław Pałucki zwraca uwagę na to, że bardzo często właśnie obok tej nazwy oppidum, czyli miasto, które jest interpretowane jako miasto, pojawia się nazwa wieś w dokumentach. Dowodem też na to, że nie należy jeszcze wtedy traktować, czyli na przełomie XIV i XV wieku Wiskitek jako miasto jest przywilej, który został przekazany czy odsprzedany takiemu Przybysławowi za 60 kup groszy, który zakupił sobie wójtostwo wiskickie. No, o co chodziło z takim sołectwem czy wójtostwem wiskickim i w ogóle na czym to polegało? Otóż Siemowit IV prawdopodobnie z braku kasy odsprzedaje Przybysławowi właśnie wójtostwo, a tak naprawdę odsprzedaje mu dochód z tego wójtostwa. Czyli książę potrzebuje pieniędzy natychmiast, więc znajduje się ktoś, kto wyjmuje od razu gotówkę. Książę mu wydaje przywilej. Przywilej, który pozwala mu być wójtem, tak, tej miejscowości i czerpać z tego korzyści. Ale co ciekawe, przywilej też ma możliwość, czy może być rozwinięty i może być potraktowany też jako przywilej lokacyjny i gdyby Przybysław chciał, to może oczywiście założyć miasto, ale Przybysław tego robić nie chce z dziwnych powodów, a mianowicie Przybysław nie realizuje tego
przywileju lokacyjnego, ponieważ najprawdopodobniej musiałby wtedy powołać nową radę miejską, musiałby powołać urząd burmistrza, musiałby się podzielić dochodami z tej miejscowości, a to mu było nie w smak, sam chciał ciągnąć zyski z tej miejscowości, w związku z tym nie zrealizował tego przywileju lokacyjnego. Natomiast ostatecznie przywilej lokacyjny dla Wiskitek w 1595 roku wydał król Zygmunt III Waza, co ciekawe. I można powiedzieć, czy można potraktować ten przywilej z roku 1595 jako rozwinięcie tego przywileju z roku 1417 i wieś zostaje zmieniona na miasto. Co ciekawe, jest to miasto królewskie. Królewskie miasto dlatego, że jest to przywilej dany bezpośrednio od króla, to jest po pierwsze. Po drugie, cały czas znajduje się tam dwór książęcy, czy już wtedy dwór królewski, z którego król też zapewnie korzysta, albo istnieje taka potencjalna możliwość, że król może z tego skorzystać. I co ciekawe jeszcze, mieszkańcy Wiskitek, w związku z tym, że tam znajduje się dwór królewski, jest to zapisane w spisach majątkowych dla starostwa sochaczewskiego, a mianowicie, że mieszkańcy tej wsi, miasta właściwie, są zwolnieni z części podatków na rzecz starosty sochaczewskiego właśnie dlatego, że już realizują część powinności na rzecz tego dworu książęcego czy królewskiego już wtedy w Wiskitkach. No i słuchajcie Państwo, tutaj jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy Wiskitek, to te pierwsze lata dla Wiskitek były całkiem dobre, ponieważ, a tutaj jeszcze proszę zobaczyć, mamy plan z Wiskitek, co prawda plan jest z 1820 roku, nie znalazłem nic oczywiście starszego, niemniej jednak rozwojowi Wiskitek, tak jak już wcześniej było powiedziane, po pierwsze sprzyjał dwór, który tam się znajdował, dwór książęcy, potem dwór królewski. Sprzyjał fakt, że znajdowało się tam wielu rzemieślników, zamieszkiwało tam wielu rzemieślników. No i oczywiście Wiskitki okazało się, były całkiem dogodnie położone, ponieważ znajdowały się przy gościńcu, który ciągnął z Wiskitek do Rawy Mazowieckiej i to znaczy z jednej strony z Wiskitek do Rawy Mazowieckiej i z drugiej strony na Łowicz i Guzów i oczywiście za Wiskitkami rozgałęział się jeden gościniec szedł na Łowicz, a drugi na Guzów. Gościniec w tamtym czasie to droga, najczęściej droga bita, droga ziemna, droga taka, na której mogą się minąć dwa załadowane wozy, więc musiała być to też droga szeroka. Co ciekawe, bardzo często mieszkańcy miast i mieszkańcy Wiskitek zapewne też mieli taki obowiązek, musieli dbać o nawierzchnię gościńca i pilnować, żeby na przykład w momencie, kiedy padają, i tak porządkować tą nawierzchnię gościńca, że gdy padają duże deszcze, to wtedy ta droga nie rozmięka. Ale oczywiście, no, musimy sobie z tego zdać sprawę, że gościńce w tamtych czasach no, były w stanie opłakanym. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Polskę, to chyba tylko gościńce śląskie już pod koniec XV i XVI wieku były gościńcami częściowo brukowanymi i nadawały się do całkiem dobrego podróżowania. Natomiast podróżowanie po Mazowszu było gehenną. Wierzcie Państwo, że czytałem wiele takich relacji, które pokazywały, że to była męka, taka właśnie podróż wozem po tych drogach, prawda? I jeszcze jedna rzecz, bardzo często brakowało też mostów, na to też narzekali ludzie, którzy relacjonowali swoje podróże po Mazowszu. Trzeba było często szukać brodu przez rzeki, czyli przeprawiać się w miejscach, w których przechodziło najczęściej bydło. Taki wóz bardzo często
takie wozy często grzęzły w tych brodach. No, ludzie naprawdę przeżywali czasami bardzo ciężko te podróże. Co ciekawe, dla takim można powiedzieć dobroczyńcą Wiskitek był starosta sochaczewski Stanisław Tarło, który się zasłużył. Zresztą można powiedzieć, że Wiskitczanie też w jakimś sensie odwdzięczyli się Wiskitczanie, może na wniosek mieszkańców Wiskitek, prawda, Stanisławowi Tarle, dlatego że w herbie Wiskitek do dzisiaj jest element wspólny, jeżeli chodzi o herb Tarły i herb Wiskitek, a mianowicie topór. Zobaczcie Państwo, jest tutaj topór, który widnieje także w herbie Wiskitek. Drugi herb to herb Junosza Stanisława Radziejowskiego, kolejnego już starosty sochaczewskiego, jednak ten starosta nie był już tak przychylny mieszkańcom Wiskitek. Otóż Stanisław Radziejowski niestety dość kiepsko zapisał się w historii. Gdyby poczytać sobie o nim w różnych opracowaniach, w różnych książkach, to zobaczylibyście Państwo, że naprawdę dbał o swoją kiesę prywatną bardzo. I między innymi tutaj Władysław Pałucki wspomina w swoim artykule, że Stanisław Radziejowski, pomimo tego, że mieszkańcy Wiskitek dysponowali właśnie przywilejem lokacyjnym i mieli prawo brać z lasu drewno na budowę domów, bo jeszcze jedna ważna rzecz, otóż domy w tamtym czasie budowano głównie z drewna i bardzo często przywilej lokacyjny musiał uwzględniać też budulec, czyli to, skąd mieszkańcy danego miasta wezmą materiał na budowę swoich domów, i w związku z tym takie prawo Wiskitczanie mieli zapisane w swoim przywileju lokacyjnym, natomiast Stanisław Radziejowski kazał im płacić za drewno, które chcieli wykorzystać do budowy domów, i wiem, że tutaj wspomina też o tym, Władysław Pałucki, że odwoływali się oczywiście od tych niedobrych decyzji Stanisława Radziejowskiego. Jeżeli chodzi o kolejne, powiedziałem o tych budynkach, większość budynków w ogóle w Wiskitkach była drewniana, ale nie tylko w Wiskitkach, w ogóle myślę, że w większości miasteczek na Mazowszu 90% budynków to były budynki z drewna. No i podobnie pierwszy kościół, który został wybudowany w Wiskitkach na przełomie XII i XIII wieku pod wezwaniem biskupa Stanisława Męczennika. I kościół ten przetrwał gdzieś do połowy XVI wieku, do roku 1552. Potem najprawdopodobniej albo spłonął, albo się rozsypał po prostu ze starości. I kościół, który stoi dzisiaj na rynku, oczywiście ten kościół ma swoje korzenie, czy kościół pierwotny, który został wybudowany w stylu późnego gotyku przez Wawrzyńca Goślickiego, biskupa poznańskiego, który o dziwo wcześniej był proboszczem Wiskitek. I tutaj Państwo możecie się zaskoczyć, taka wielka postać, bo biskup poznański z pewnością był nietuzinkową postacią, znaną postacią, no że zanim został tym biskupem, to był oczywiście, a i zanim został dziekanem w Płocku, to był oczywiście proboszczem Wiskitek. Jak to się stało? Ano tak, że Wiskitki jako osada królewska była predestynowana do tego, że król mianował sam, tak, wyznaczał sam przedstawiciela do parafii. Co ciekawe, jeszcze jeżeli chodzi o parafię, to proszę pamiętać, że moment, kiedy zaczynają powstawiać parafie w Polsce, to jest mniej więcej XIII wiek. Od połowy XIII wieku, czyli jeszcze w okresie rozbicia dzielnicowego, zaczynają powstawiać w Polsce parafie. I co ciekawe, w związku z tym, że w Wiskitkach właśnie na przełomie XII i XIII wieku powstał kościół drewniany, to powstała też parafia. Parafia, która oczywiście obejmowała swoim obszarem, swoim zasięgiem bardzo duży obszar i była jedną z najstarszych w ogóle polskich parafii, co ciekawe. Natomiast Wawrzyniec Goślicki wybudował ten kościół
już jako biskup poznański. Oczywiście jako proboszcz wiskicki nie miałby na to zwyczajnie pieniędzy. Podejrzewam, że właśnie dlatego zdecydował się już jako biskup wystawić kościół w Wiskitkach, no bo sam pewnie jako proboszcz borykał się z całą masą problemów, prawda, opiekując się drewnianym budynkiem zwyczajnie, nie? Co jeszcze ciekawe, to proboszczowie w Wiskitkach byli bardzo dobrze uposażeni i zgodnie właśnie z zaleceniami króla mieli duży ogród, mieli pasieki, ba, mieli nawet możliwość wyrobu alkoholu. Ale o tym to za chwilę opowiem, bo to też było przyczyną bardzo wielu ciekawych zdarzeń w Wiskitkach. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o Wawrzyńca Goślickiego. Zachęcam Państwa, żebyście Państwo sobie popatrzyli w internecie, też poszukali wiadomości na temat Wawrzyńca Goślickiego, bo był to człowiek, który też napisał po łacinie napisał też rozprawę o dobrym senatorze i ta rozprawa zyskała ogromną popularność. Musimy pamiętać, że ten czas to jest okres renesansu, to jest okres, kiedy bardzo poczytne, bardzo powszechne stają się właśnie takie pisma polityczne i co ciekawe, właśnie Wawrzyniec Goślicki napisał pismo, które napisał taką rozprawę, która najprawdopodobniej była czytana też na zachodzie Europy, prawda, we Francji, być może na terenie Niemiec, być może na terenie Anglii, niemniej jednak, co ważne, był znaną postacią nie tylko w Polsce, nie tylko w Wiskitkach, ale też na całym świecie. Także zachęcam do zapoznania się z tą postacią, do jakby zapoznania się z biografią tego człowieka. Co ciekawe jeszcze, tutaj macie Państwo kościół, to jest takie jedno ze starszych zdjęć kościoła w Wiskitkach, które udało mi się znaleźć. Oczywiście zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z lata 20, lata 30 XX wieku, prawda, takich zdjęć jest już kilka, no starszych oczywiście nie mamy tutaj ani rycin, ani fotografii, prawda, więc no to jest takie jedno ze starszych zdjęć, ale widać na tym zdjęciu, prawda, że kościół był zbudowany w stylu późnogotyckim. Oprócz tego kościoła głównego pod wezwaniem Stanisława Męczennika, biskupa Stanisława Męczennika, był w Wiskitkach jeszcze jeden kościół świętego Wawrzyńca, a był to kościół, który został ufundowany najprawdopodobniej przez Zygmunta Starego w roku 1534 i znajdował się gdzieś w okolicy dzisiejszego cmentarza. Był to kościół, przy którym mieszkał misjonarz, który oprócz tego, że sprawował posługę duchowną w tym kościele, to zajmował się również leczeniem ludzi, czyli miał pod sobą coś w rodzaju takiego szpitala i oczywiście zajmował się pochówkami na cmentarzu. Teraz dlaczego to było to miejsce, ten kościół był tak oddalony? Ano dlatego był tak oddalony, że w ogóle jeżeli chodzi o szpitale w tamtym okresie, to no, były one takimi miejscami, gdzie tak naprawdę ludzie żegnali się bardzo często z życiem. To znaczy, jak trafiali już do takiego szpitala, taki szpital bardziej przypominał hospicjum. Leczono w takich szpitalach, w takich hospicjach ludzi, którzy zapadali na ciężkie choroby albo choroby nieuleczalne typu na przykład rak. Musimy pamiętać, że w tamtym czasie ludzie nie wiedzieli, co to jest nowotwór, prawda? W ogóle żyli dużo krócej, umierali często na nowotwory, nawet o tym nie wiedząc, prawda, że w ten sposób w takich szpitalach umieszczonych, w takich hospicjach umieszczonych poza granicami miast przetrzymywano też chorych na choroby zakaźne. I stąd takie miejsca były wykluczone jakby spoza obszaru miejskiego, prawda? No i wiadomo, że też w pobliżu znajdował się cmentarz po to, by jak najszybciej pochować te zmarłe osoby. Jeszcze jedna taka ciekawostka, otóż
Niektórzy wskazywali na to, że w Wiskitkach znajdowały się trzy kościoły, ale wyjaśnia to Władysław Pałucki, że ten trzeci kościół to tak naprawdę kościół świętego Wawrzyńca, po prostu jeden z lustratorów się pomylił i źle opisał tak kościół świętego Wawrzyńca, nazwał go kościołem świętego Krzyża, ale to był tak naprawdę ten sam kościół. No i jeszcze ciekawa taka legenda, prawda, że na bagnach naprzeciwko cmentarza zapadł się kościół, to być może ten trzeci kościół, który zniknął, a w nocy niekiedy można tam było usłyszeć tak głosy dzwonów dochodzące z bagiennych czeluści. Jeżeli chodzi o mówiłem już trochę o tym przywileju lokacyjnym wydanym przez Zygmunta III Wazę i w inwentarzu starostwa sochaczewskiego z 1599 roku jest opis, bardzo ciekawy opis, pokazujący czy wskazujący na to, co znajdowało się w Wiskitkach. Najprawdopodobniej w wytyczeniu rynku, bo tak naprawdę założenie miasta czy lokację miasta zaczynano od wytyczenia placu targowego i brał udział sam Stanisław Tarło i starosta, i to on wyznaczył miejsca dokładnie, tak, czy to rozmieszczenie poszczególnych domów i budynków przy tym rynku wiskickim. Z opisów dowiadujemy się, że oprócz kościoła i dworu, który jeszcze wtedy istniał, choć już był zaniedbany dość mocno w tamtym czasie, był jeszcze ogród królewski, no i znajdował się tam też młyn i jeszcze jakiś budynek. A i był chyba wstępnie wyznaczony budynek pod ratusz miejski. Najstarsze w ogóle jednak ratusz powstał dopiero, Władysław Pałucki podaje, że powstał dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku i był budynkiem drewnianym. Stał najprawdopodobniej w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się przystanek autobusowy i kiosk ruchu. Tak to jest zapisane u Władysława Pałuckiego. No a nad wejściem do ratusza znajdował się oczywiście herb Wiskitek, herb, który tutaj wygląda tak, jak Państwo widzicie, i właśnie ten element, czyli topór Stanisława Tarły w herbie, ma symbolizować właśnie taki związek tego człowieka, jego zasług dla założenia Wiskitek. I tur, głowa tura. Tur jako zwierzę, które rozsławiło Wiskitki, ponieważ, Szanowni Państwo, już w XV wieku tury były rzadkością w Europie w ogóle. I żeby zobaczyć tura, to specjalnie przyjeżdżano do Wiskitek, i wspomina też o tym Jan Długosz w swoich rocznikach. Szanowni Państwo, zachęcam do sięgnięcia, też do poszukania sobie ciekawostek o turach. Tur dzisiaj, powiedzielibyśmy, to taki wielki, przerośnięty byk, coś pośredniego pomiędzy dużym bykiem a żubrem, prawda? Zresztą przytaczałem tam fragment opisu, który zachował dla nas Jan Długosz, no właśnie pisząc o tym, że Władysław Jagiełło przyjeżdżał polować na żubry, którymi tutaj, które nazywali mieszkańcy miejscowi turami. Nie? No i co ciekawe, tury, jak okazało się, właśnie w Wiskitkach, w okolicy Wiskitek i Jaktorowa, żyły już ostatnie, można powiedzieć, sztuki tych zwierząt w ogóle, jeżeli chodzi o całą populację na świecie. W roku 1564 było 38 sztuk, 22 krowy, 3 tury młode, 8 starych samców i 5 cieląt, czyli była szansa na to, że tury nie wyginą, prawda? Ale już w roku 1599 były 24 sztuki i głównie były to krowy z młodymi. Tutaj mamy ciekawą ilustrację właśnie pokazującą tura. 3 lata później lustratorzy królewscy doliczyli się 4 turów, 3 byków
i jednej krowy, przy czym zapisali, że i tak już ta krowa była stara, ta tużyca była stara i właśnie ta tużyca padła w roku 1627. Co stało się z tymi młodymi bykami? Nie wiadomo. Najprawdopodobniej zostały upolowane ciwcem, w związku z tym, że tury były pod ochroną królewską, to za kłusownictwo groziła kara, nawet kara śmierci, jeżeli taki kłusownik by był przyłapany ze dwa razy, a być może i już w tym momencie, czyli gdzieś około roku 1620, też by już groziła kara śmierci, dlatego że król Zygmunt sam interesował się losem Turów i nakazał staroście Sokaczewskiemu, Stanisławowi Radziejowskiemu, dbanie o te zwierzęta. Oczywiście Stanisław Radziejowski nie przejął się za bardzo losem Turów. Tutaj Władysław Pałucki podaje, że być może nawet sam przyczynił się do tego, że te Tury wyginęły, dlatego że był człowiekiem próżnym i być może, skoro król mógł zaprosić gości na polowanie na Tury, no to on może też mógł zaprosić, prawda? Wiemy natomiast, że żeby ułaskawić trochę króla, to podarował królowi, jakby po tym fakcie, jak już król stwierdził, że pociągnie go do odpowiedzialności za wyginięcie Turów, podarował królowi róg, tak? To znaczy taki róg, z którego można było pić, róg wykonany właśnie z rogu Tura, z poroża padłego zwierzęcia i tutaj mamy zdjęcie tego rogu, to jest właśnie ten róg Zygmunta III Wazy podarowany przez Stanisława Radziejowskiego. On znajduje się w Sztokholmie, w Arsenale, w Muzeum Arsenału. Został zrabowany w czasie potopu szwedzkiego przez Szwedów i tam dzisiaj, jak ktoś by chciał zobaczyć ostatni róg z polskiego Tura, no to musi jechać niestety do Sztokholmu. Fakt, że Tury były znanymi zwierzęciami i zwierzęciami, na które polowano już od czasów bardzo dawnych, bo w czasach prehistorycznych, świadczą na przykład malowidła. I tutaj jako ciekawostka jest kopia malowidła z Lascaux, z jaskini we Francji. Tam odkryto bardzo ciekawe malowidła, właśnie takiej megafauny. No i między innymi Tury się tam też pojawiają, prawda, z bardzo dużym prawdopodobieństwem. A co już było ostatecznie przyczyną właśnie wyginięcia Turów, no najprawdopodobniej to kłusownictwo, no i choroby, którymi Tury zarażały się od bydła domowego, prawda, ponieważ no, chłopi wypasali swoje bydło na łąkach, także na łąkach, które były lokalizowane pewnie gdzieś w jakichś zagajnikach leśnych, gdzieś na obrzeżach puszczy, no i w ten oto sposób niestety te Tury wyginęły. Jeżeli chodzi o obowiązek, to obowiązek dbania o Tury, jeszcze taki, już taki bezpośredni, mieli mieszkańcy Jaktorowa i mieszkańcy Kozłowic, prawda, mieli dbać, mieli dokarmiać i mieli strzyc Tury, tak to zostało zapisane. Nie wiem, co oznacza do końca strzyc Tury, ale no, nie chciałbym strzyc Turów, oczywiście. A tutaj mamy jeszcze taką mapę, nie wiem, czy ta mapa jest dobrze widoczna, to jest część południowa Mazowsza z XVI wieku, ponieważ przygotowując tą prezentację, korzystałem jeszcze z takiego polskiego atlasu historycznego, właśnie atlasu, który został opracowany właśnie pod kątem XVI-wiecznych lokacji. I też tutaj na końcu tej prezentacji jest przypis. Ten atlas, podobnie jak ta praca o Wiskitkach, też został stworzony pod redakcją profesora Władysława Pałuckiego. I w tym atlasie znajdują się obszerne omówienia dotyczące topografii, ale także warunków lokalnych, warunków miejskich. Także też zachęcam Państwa do tego, żeby sobie tam to odszukać i zajrzeć.
Co ciekawe, w wiskitkach wiskitki nie były opisywane w tych spisach staruścińskich, czyli lustracjach, bo takie nazywamy lustracjami, jako miasto ludne, natomiast były o dziwo miastem dość zamożnym. W Wiskitkach w roku 1567 mieszkało 36 rzemieślników. Ludzie, mieszkańcy głównie zajmowali się uprawą ziemi i hodowlą, ale wśród rzemieślników byli szewcy, kowale, cieśle, bednarze, kołodzieje, rzeźnicy, piwowarowie, stolarze, piekarze, prasołowie, czyli ludzie, którzy handlowali solą, i okazuje się, że ci ostatni, czyli handlarze solą, zaliczali się do elity finansowej Wiskitek, dlatego że w roku 1622 w ich imieniu Szymon Szostek starszy i Jakub Kowalik, burmistrz wiskicki, ufundowali kaplicę w kościele, podarowali na ten cel 100 florenów. Szanowni Państwo, wierzcie mi, floren to złota moneta takiej dość pokaźnej wagi i niezwykle ceniona. W tamtym czasie to chyba nie było cenniejszej monety, jeżeli chodzi o jakość monety, zawartość kruszcu i pożądanie handlowe, więc 100 florenów to naprawdę ogromna kwota w tamtym czasie i to pokazuje, że ci ludzie naprawdę mieli pieniądze. Co ciekawe jeszcze, w przywileju zostało prawo do organizacji 5 jarmarków. 4 jarmarki organizowano 8 maja, 15 sierpnia, 27 września i 6 grudnia, z czego największą popularnością cieszył się ten targ 8 maja, bo wtedy handlowano końmi na tym targu. Co ciekawe, zobaczcie Państwo, że miało być 5 tych targów dorocznych, a były 4. Otóż nie wykorzystano jednego terminu, prawda? To też jest taka ciekawostka. No i jeśli chodzi potem o władze miejskie na przełomie wieków, czyli na przełomie wieku XVI i XVII, no to władza sądownicza należała do wójta, już nie dziedzicznego, a wójta dożywotniego, landwójta, urzędnika, który miał władzę sądowniczą. Co ciekawe, płacił podatek od tego, że był sędzią, miał swoich doradców, ławników i mógł pobierać też jakąś część kar, które wpłacali do skarbca starosty za różne przewinienia mieszkańcy Wiskitek. Natomiast co ciekawe, zdarzało się, że starostowie nadużywali władzy i wtedy to, co ważne w przypadku Wiskitek, jako miasta królewskiego, władze miejskie mogły się odwoływać do sądu asesorii koronnej. Czyli ja bym porównał ten sąd asesorii koronnej do dzisiejszego sądu administracyjnego, prawda? I mogli procesować się i unieważniać decyzje starostów, co potem było też powodem bardzo wielu konfliktów. Ja tutaj zachęcam też Państwa do tego, żebyście poczytali o stosunkach pomiędzy mieszkańcami Wiskitek a późniejszymi właścicielami dóbr guzowskich. Myślę tutaj o Feliksie Łubieńskim, a potem o Henryku Łubieńskim. W Wiskitkach znajdowała się też szkoła. I teraz ciekawostka. Otóż szkoły w tamtym czasie były szkołami głównie związanymi z kościołem. W ogóle całe szkolnictwo w średniowieczu, ale też i w czasach nowożytnych związane było z kościołem i były to najczęściej szkoły przykatedralne, szkoły przyparafialne i przyklasztorne. Do szkół chodzili głównie chłopcy, czasami dziewczynki, niektóre klasztory żeńskie też miały szkoły, ale w tych szkołach nie uczono sztuk wyzwolonych, uczono w zasadzie tylko czytać i pisać, natomiast jeżeli chodzi o szkoły przyparafialne, poza nauką czytania i pisania, głównie oczywiście na tekstach biblijnych się uczono czytać i pisać, to jeszcze często uczono też muzyki na przykład. W związku z tym uczono muzyki, elementów prawa, uczono elementów matematyki i astronomii, co ciekawe. Natomiast potem te przedmioty rozwijano na uniwersytecie. I tu, szanowni Państwo, ciekawostka. Otóż mieszkańcy z Wiskitek trafiali na Uniwersytet Jagielloński.
Niektórzy z nich nawet kończyli swoją naukę tak zwanym bakalaureatem, czyli dzisiejszym stopniem magistra. Tak jakby dzisiaj skończył uniwersytet i dostał magistra, tak wtedy bakalaureat. I źródła podają kilka takich osób, między innymi Jan, syn Andrzeja z Wiskitek, Jakub, syn Stanisława z Wiskitek i Sebastian, syn Jana z Jaktorowa. To podają spisy, czyli albumy absolwentów Uniwersytetu Krakowskiego. To pokazuje, szanowni państwo, że poziom nauczania w Wiskitkach był bardzo wysoki i w związku z tym ci ludzie mogli spokojnie korzystać z dobrodziejstw Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze jedna rzecz jest istotna, którą trzeba tu podkreślić, a mianowicie studenci z Mazowsza byli źle widziani na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Praskim zresztą też. To znaczy bardzo często nie przyjmowano ich do bractw studenckich i jeszcze trochę się z nich wyśmiewano. To znaczy traktowano ich trochę tak, jako takich uboższych krewnych. No wiązało się to z tym, o czym już mówiłem wcześniej, że Mazowsze było biedną dzielnicą i w związku z tym ludzi nie było za bardzo stać, żeby posyłać dzieci do szkół i to niesamowite, że aż 24 studentów z Wiskitek i okolic ukończyło Uniwersytet Jagielloński właśnie do połowy XVII wieku, nie? Więc to jest moim zdaniem taka ciekawostka. Co ciekawe, w Wiskitkach miał swoją siedzibę i miał swoją pracownię Balwierz. A kim był Balwierz? Balwierz był farbiarzem, był człowiekiem, który zajmował się obróbką tkanin, ale Było to wcale nie takie łatwe, bo trzeba było znać podstawy chemii. Używano do barwienia tkanin oczywiście barwników naturalnych i utrwalano kolor, wykorzystując do tego celu mocznik. W związku z tym balwierze zazwyczaj bardzo cuchnęły. Co ciekawe, z dochodów właśnie tego balwierza utrzymywana była łaźnia, i utrzymywany był właśnie to hospicjum, czy ten szpital, który znajdował się w Wiskitkach we wieku XVII. Balwierz też pełnił rolę kogoś w rodzaju, dzisiaj powiedzielibyśmy, barbera, czyli człowieka, który zajmuje się strzyżeniem, oraz cyrulika. Czyli zajmował się głównie jednak upuszczaniem krwi, przystawianiem pijawek, stawianiem baniek, głównie opierał się jednak na medycynie naturalnej, bo tamte czasy to medycyna naturalna. Pamiętajcie państwo, że nie stosowano zabiegów chirurgicznych, dlatego że Kościół zabraniał przeprowadzania sekcji zwłok, dlatego że ciało traktowane było jako święte. W związku z tym nie można było przeprowadzać sekcji zwłok za takie rzeczy, za wykonywanie operacji. No można było zwyczajnie trafić pod sąd albo na stos, wcześniej na stos, albo pod sąd. Natomiast tutaj ja pokusiłem się o zamieszczenie takiej ryciny pokazującej cięcie cesarskie, czyli wydobycie dziecka cięciem cesarskim. Właśnie w tamtych czasach robiono to na żywo. Nie wiem, czy państwo potraficie sobie to uświadomić, ale to musiało być niesamowicie wyglądać. I jeszcze, żeby było ciekawie, to niestety, ale większość kobiet nie przeżywała takich zabiegów. Dlatego umieralność wśród kobiet w ciąży była bardzo wysoka. Niestety umieralność dzieci w tamtym czasie też była niezwykle, niezwykle wysoka. No dobrze, szanowni państwo, ja mam takie pytanie i zwrócę się tutaj do pana Jakuba, bo mamy godzinę 18, nasze spotkanie miało trwać 40 minut. Ja niestety też nie za bardzo mogę już dłużej czasu poświęcić, choć bardzo, bardzo dobrze mi się opowiada. Nie wiem, jak państwo tam odbieracie to. Panie Jakubie,
No, jest trochę komentarzy było i też jedno czy dwa pytania. Też trochę, no, możemy na tym zakończyć tą dzisiejszą opowieść, bo myślę sobie, że to też jest tak, że cierpliwość czy wytrwałość, że tak powiem, odbiorców po stronie, drugiej stronie przy spotkaniach online jest jakaś właśnie ograniczona, ma swoje, na pewno. Tak, ma swoje tak, granice. Ma swoje granice, tak jest. Ma swoje granice, bo rozumiem, że pewnych wątków jeszcze nie dotknęliśmy, tak? Związanych na przykład no nie dotknęliśmy pewnych wątków. Współczesną. Ale przyznam się szczerze, że mnie, jak zacząłem wczytywać się też w historię WhiskeyTech, to bardzo zaciekawiły mnie właśnie te wątki wcześniejsze. No choćby ta kwestia tych studentów z WhiskeyTech, to jest po prostu niesamowite dla mnie, że tak to wyglądało. Prawda? No bardzo ciekawe. No sprawa samych turów, ale o turach to Państwo na pewno słyszeliście już wiele razy, bo tury są symbolem i Aktorowa, i WhiskeyTech, i Puszczy Wiskickiej, także na pewno ten temat Państwo znacie i nieraz o nim słyszeliście, czytaliście. Mhm. Zróbmy tak po prostu, że dziękujemy za te ciepłe komentarze, które tutaj się też dzielimy. Ja też bardzo dziękuję. Ponieważ to nie jest, to jest pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie, więc mamy w zanadrzu kilka jeszcze pomysłów, tylko to ogrywamy terminy z bardzo ciekawymi osobami i naprawdę ciekawe tematy. I zobaczymy, jak będzie się to nasze działanie tutaj online kształtowały. Może jeszcze pana Bogusława po prostu poprosimy o dokończenie, o uzupełnienie, bo faktycznie pierwszy raz robimy taki przykład też tutaj czasowo. Trudno nam dokładnie było tutaj trudno ocenić właśnie, jak z czasem to będzie wyglądało. Poza tym, no niestety ja mam też taką przypadłość, że jak się rozgadam, to trochę potrafię przeciągnąć, za co z góry oczywiście, wybaczyć proszę. No ale tak jak tutaj piszą słuchacze, no tak powiem, czy widzowie, o tak może nasi, to były to ciekawe opowieści i ciekawostki. Ja tylko się podzielę jednym komentarzem pani Justyny, nie wiem, czy pan Bogusław o tym słyszał, wie, pani Justyna napisała, że w momencie, kiedy mówił pan o tym pierwszej wzmiance i o miejscowości, którą się pojawiła, tam było chyba Koskowo, już teraz nie pamiętam. To jest Koskowo. Tak, klasztor klasztorowi w Czerwińsku, wieś Koskowo. No właśnie, a pani pisze, że w niektórych źródłach ta wieś darowana klasztorowi nosiła nazwę, i to nie wiem, czy jest literówka, czy Zlonowo, czy Złonowo, czy to jest Ły, a może czasem po prostu słownik na telefonie czy na komputerze zmienia tutaj na Ły, więc taki mamy komentarz jeden. Ja myślę, że tak naprawdę w kwestii tej wsi, jeśli ona istnieje do dzisiaj, to oczywiście istotne, natomiast jeśli nie istnieje, to już mniej istotne. Myślę, że ważna tu jest data i ważny jest sam fakt, że dokument ten został wystawiony w Wiskitkach, bo to pokazuje, że Wiskitki jako dwór książęcy, czyli miejsce, gdzie przebywa książę, już mają jakąś rangę polityczną w tamtym czasie. I jest jeszcze pytanie pana Rafała. Troszeczkę o tym było chyba, ja też tutaj próbowałem odpowiedzieć w komentarzu, nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem. Pan Rafał, czy chciałbym usłyszeć coś o najstarszych miejscowościach na terenie gminy, kiedy były o nich pierwsze wzmianki. Ja sobie pozwoliłem napisać, że to ta pierwsza wzmianka to właśnie z 1221 roku, czyli właśnie ta przez księcia Konrada Mazowieckiego podpisany ten dokument i że on był podpisany w Wiskitkach, ale jeśli ja dobrze pamiętam, ja to teraz, w Wiskitkach ja teraz oczywiście chyba, tak? Bo ta pierwsza miejscowość to były te Wiskitki stare, które teraz się nazywają Staro Wiskitki. To były Staro Wiskitki, Wiskitki stare, natomiast ja jednak myślę, że to już pewnie, a możliwe, że wystawione
może w obozie w czasie polowania, w takim obozie tymczasowym, w obozowisku tymczasowym, w czasie polowania, które tam Konrad Mazowiecki urządzał. Trudno powiedzieć, nie wiemy tego, czy już wtedy stał dwór książęcy, czy nie. Jeżeli chodzi o odpowiedź o te najstarsze miasta, ja oczywiście z głowy tego nie jestem w stanie jakby wyrzucić, natomiast jak przeglądałem tutaj opracowania, to najstarsze miasta tutaj w regionie to oczywiście Rawa Mazowiecka, to oczywiście Sochaczew, to Iłów, Iłów też jest starym miastem, to Guzów jest starym miastem z historią. Tu chyba chodziło, to było pytanie o pierwsze miejscowości na terenie naszej gminy, tak? Na terenie naszej gminy. Tak, najstarsze, które były. Tam wydaje mi się, że w prezentacji był w którymś slajdzie ta informacja, więc pewnie będzie można do tego sięgnąć tak, jeszcze. To pan pozwoli jeszcze chwilę, dobrze, że ja przejdę, bo ja już chyba wiem, o który slajd chodzi. Tak, ja wyświetliłem prezentację, więc jest widoczne. Tak, ja już... To znaczy chodzi o tą darowiznę Siemowita V, gdzie on wymienia miejscowości, które przekazuje swojej żonie, prawda? Jako taki jej majątek własny. Robiono to po to, że jak władca czy książę umierał, zostawiał małżonkę i ona musiała mieć też swoją dziedzinę, z której mogła się utrzymać na odpowiednim poziomie. I tu proszę zobaczyć teraz. Miasta Sochaczew, Pszczonów, Wiskitki oraz wsie Czerwonka, Czerwona Niwa, Stare Wiskitki, Kozłowice Stare, Mostki, Guzów, Bolimów, Oryszew, Kaski, Zator, Jaktorów, Miedniewice, a także Rozlazłowo. Nie? To jest dokument z roku 1437. To proszę zobaczyć. Nie? Pierwsza połowa XV wieku, czyli to wcześniej. Nie? Jasne. No super. No, jest tutaj bardzo dużo komentarzy dotyczących chęci kontynuowania tych spotkań, więc pani Justyna tutaj jeszcze podpytuje, jakie są szanse na zajęcie się na przykład zdjęciem kościoła ewangelickiego w Wiskitkach lub kwestią pochowania w podziemiach kościoła hrabiego Lubińskiego. Tak? Jeśli mogę pani Justynie coś pokazać jeszcze. Dobrze, bo nie doszedłem w prezentacji. To jeśli pani Justyna jest z nami. Jest, bo to było przed chwileczką zadane pytanie. Jeśli pani Justyna jest z nami, to i chodzi o Kościół Ewangelicki, ja bym o tym powiedział. Tam było takie, był taki moment i opowiedziałbym o tym, jakbym do tego doszedł. W momencie, kiedy Feliks Łubieński sprowadza około 1800 roku do Wiskitek, sprowadza osadników niemieckich. Wtedy w takim opisie korespondencji władz duchownych do rządu księstwa warszawskiego znajduje się taka informacja, że Feliks Łubieński przerobił, tak brzydko mówiąc, przerobił ratusz w Wiskitkach na sobór, czyli na kościół ewangelicki. Ale tak naprawdę to chyba była przesada, to chyba nie była prawda. Natomiast wydaje mi się, że mieszkańcy Wiskitek w tamtym czasie mogli być nieco oburzeni lub zniesmaczeni. Dlatego, że szanowni państwo, jeżeli chodzi o historię końca XVIII i początku XIX wieku, to kwestie innowierców w Polsce bardzo często były pretekstem do interwencji obcych władz w sprawy wewnętrzne polskie. Chodzi tutaj konkretnie o rozbiory i bardzo często mieszkańcy, którzy mieli jakieś tam pojęcie o polityce w tamtym czasie, mogli się po prostu irytować i wkurzać na takie zachowania Feliksa Łubieńskiego. Już wtedy hrabiego, bo kilka lat wcześniej, 2 albo 3 lata wcześniej gościł w Guzowie parę królewską, króla Prus i jego małżonkę. Natomiast tutaj jest na tej ilustracji szkic kaplicy, szkic takiego pierwszego kościoła ewangelickiego, który,
który miał być wybudowany w Wiskitkach, prawda? Niech pani Justyna sobie zrobi zrzut, ewentualnie, tak jak powiedziałem, potem się zastanowimy, czy jeszcze będzie jakieś spotkanie, czy nie. Jeśli nie będzie spotkania, to ja oczywiście udostępnię tę prezentację i to jest właśnie ten szkic pochodzi z archiwum w Grodzisku Mazowieckim. To jak przygotowywaliśmy wystawę o Ewangelikach na zachodnim Mazowszu w muzeum, wtedy tam dużo czasu spędziłem w archiwum, no i między innymi udało mi się takie zdjęcie razem tutaj z koleżanką z muzeum i razem tutaj udało nam się takie zdjęcie, taki szkic namierzyć Kościoła Ewangelickiego. No dobrze. Dobra. Na pewno musimy zrobić sobie spotkanie, bo widzę, że temat jest ciekawy i rozwojowy. Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu Wojtkowi za tą pierwszą część, za tą opowieść. Już za chwilkę się rozłączamy. Chcę tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że inspiracja i cała te sprawy z upowszechnieniem historii naszej są. Czy będą też pretekstem do kilku innych form działania, mianowicie już za chwilkę ogłosimy konkurs fotograficzny. Chcemy Państwu właśnie dostarczyć pewnej wiedzy, a konkurs też będzie o tematyce historycznej i przyrodniczej dotyczącej naszych walorów i tego, co mamy na terenie gminy. Także śledźcie tutaj nasze wiadomości. Natomiast drugie bardzo ważne zaproszenie, to chcemy też zaprosić tych z Państwa, którzy chcą aktywnie zająć się tym tematem, do tworzenia gier terenowych, opartych o właśnie lokalną historię, tradycję i przyrodę. I takie działanie też za chwilkę ruszy i będzie to zaproszenie, specjalny formularz. Mamy nadzieję, że te obostrzenia i pandemia, która zdaje się, że trochę już wyhamowuje, będzie pozwoli nam po prostu na pracę taką bezpośrednią w takim zespole roboczym, w takim zespole projektowym, żeby jakby o tych ciekawych rzeczach też w taki przystępny sposób, atrakcyjny i jakby zachęcający i małych, i dużych do odkrywania Wiskitek jeszcze mówić. Panie Jakubie, tak. Jakby można jeszcze dwa słowa. Bardzo proszę. Otóż ja z drugiej strony zachęcam Państwa też do zaglądania na profil facebookowy muzeum i też na nasz profil Echo Żyrardowskie. Tam też niedługo zaczną się ukazywać ciekawostki i historie związane z Wiskitkami. Także zapraszam Państwa serdecznie do śledzenia. Wiem, że niektórzy z Państwa już śledzą, tak jak na przykład pani Justyna Sydry, która tutaj pytała. Także zachęcam, tak. zachęcam do zaglądania. Bardzo ciekawe i wartościowe kwestie. Więc proszę Państwa, zaczęliśmy. Bardzo się cieszymy z tej obecności, z komentarzy i z reakcji. I bądźcie z nami, śledźcie nas dalej, a my obiecujemy, że będziemy na pewno się odzywali dość regularnie w tym temacie. Jeszcze raz tutaj dziękuję naszemu gościowi, panu dyrektorowi Muzeum Mazowsza Zachodniego, panu Bogusławowi Mietrzewce. Dziękuję bardzo Państwu. Za prowadzenie. Wszystkiego dobrego wieczoru, proszę Państwa, i do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia.